Panie trenerze, mamy na koncie 20 punktów, jesteśmy tuż za strefą spadkową. Przed sezonem wiedzieliśmy, że jak na nasze warunki będziemy walczyć o utrzymanie. Jest pan zadowolony z tego zdobytych punktów? To znaczy, są mieszane uczucia. Mieszane uczucia, biorąc pod uwagę początek sezonu, czy można powiedzieć takie minimalne zdobycze punktowe, wówczas marzyliśmy o takiej ilości punktów. Natomiast na koniec jest pewien niedosyt, szczególnie po ostatnich dwóch meczach i w Gorzowie, i tutaj z Podbeskidziem, to można było tą rundę zakończyć lepiej i mieć kilka punktów więcej. A jak pan sądzi, ile potrzeba będzie punktów, aby spokojnie się utrzymać? Ja sądzę, że około 42 punktów trzeba zrobić, żeby się utrzymać. 42 punktów, czyli połowę mamy. Połowę mamy, ale tutaj jest o dwa mecze więcej już rozegrane. Tak, już dwa mecze z wiosny zostały rozegrane. Rundę podzieliłem sobie na trzy etapy. Pierwszy etap to pierwsze nasze porażki, tam przez 5 kolejek. Drugie to zmiany w składzie przeprowadzone przez drugiego trenera, pana Ryszarda Okaja, podczas pana dwutygodniowego zwolnienia. Jednak towarzyszył nam w tamtym okresie brak szczęścia. Ostatni etap to pasa 7 meczów bez porażki. Czy pan również podzieliłby jakąś rundę jesienną? No tak, na pewno można powiedzieć w ten sposób, że bym podzielił ją bardziej w ten sposób, że etap można początkowy, czyli takiego rozpędzania się, poznawania tej ligi, dopasowywania, można powiedzieć, składu zespołu i później już taką względną stabilizację, która dała jakieś tam efekty. Pierwsze spotkania, porażki dotkliwa w Nowym Sączu, później przegrana na własnym boisku o 6 punktów z Motorem Lubin. To był fast start drużyny. Jak pan może podsumować te pierwsze 5 kolejek? Ja bym powiedział w ten sposób. Myśmy wykonali tak zaplanowaną, ciężką pracę w tym okresie takim przygotowawczym. Mieliśmy założenie takie, że wstępnie rozeznanie nasze było takie, że zespół jest w miarę dobrze przygotowany tlenowo, natomiast słabo beztlenowo. Z czym się to wiąże? Właśnie z tym, że gdzieś tam mógł biegać do pewnego okresu, mówiło się, że do 60 minut, tak przysłowiowo, natomiast później już nie miał sił i żeśmy nad tym się skoncentrowali, że trzeba nad tym popracować mocno. Zdawaliśmy sobie sprawę, że może być tak, że początek będzie nie najlepszy, aczkolwiek liczyliśmy na to, że trochę w takich początkowych okresach, zarówno przed każdą rundą, na początku rundy zawsze jest trochę przypadkowości i potrzeba trochę szczęścia, ale to szczęście gdzieś tam przy nas będzie, no nie było. No i niestety też chyba źle żeśmy trochę ocenili siły naszego zespołu, bo podejmowaliśmy w tych meczach, bym powiedział, taką otwartą grę z przeciwnikami. Wydawało nam się, że jesteśmy w stanie z nimi otwarcie grać, że jesteśmy na tyle mocni. Okazało się, że jednak nie, że trzeba zmienić koncepcję grania. No i to żeśmy w pewnym momencie uczynili. Zaczęliśmy po prostu grać prawie zdecydowanie na swojej połowie, szukając szybkich kontrataków i to się zaczęło sprawdzać. No właśnie, a w tych pierwszych meczach jak tam z kondycją? Czy zawodnicy po prostu nie dostali na przygotowaniu się do nowego sezonu w kozi, później zaczęli sezon bardzo zmęczeni, dopiero później przyszła ta świeżość po paru kolejkach? Czy nie było czasem tak? Może i tak było, to znaczy założenie, ja bym powiedział tak, trzeba coś wybrać, nie? Trzeba coś wybrać. To był co prawda krótki okres czasu, natomiast jeżeli wiesz, że zespół nie jest najlepiej przygotowany, to musisz coś wybrać. Możesz się nastawić na dobry początek, ale później ci zabraknie, prawda? Albo się nastawić w ten sposób, że musisz popracować, żeby mieć siłę na cały sezon. Myśmy później, można powiedzieć, nie mieli już takiego problemu. Nie zastanawialiśmy się praktycznie w ogóle nad tym, że brakuje nam sił w końcówkach, że przegrywamy w końcówkach mecze do końca. Ten zespół spokojnie sobie grał i po prostu nie było takiego już problemu w końcowym efekcie. Dobrze, później w końcu wygraliśmy z Pogonią Szczecin na własnym boisku 2-0. Powinny też być punkty w kolejnych meczach ze Zniczem Pruszków, Górnikiem Zabrze, Górnikiem Łęczna. Jak pan podsumuje te spotkania? To znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, że rzeczywiście gdzieś tam te punkty były blisko do zdobycia i rzeczywiście one mogły być zdobyte. Tutaj te mecze już były coraz lepsze i to tak jakby nabierało rozpędu i dobrze, żeśmy nie zatracili wiary, bo to w tym momencie było tak, że już żeśmy troszeczkę odstawali od przeciwników i przyszedł ten okres, gdzie po prostu tak jakby
jakby zaskoczyło i to szczęście przy nas było, bo też trzeba powiedzieć, że w tych późniejszych meczach walczyliśmy heroicznie, ale były mecze, w których byliśmy, że tak powiem, spychani do głębokiej defensywy, nawet nie do końca kontrolowanej, ale i te mecze kończyły się naszymi gdzieś tam zdobyczami. Mówię tutaj o Widzewie czy o UKS-ie, takich meczach, których punktów wcześniej się nie liczyło, powiedzmy, nie? Wydawało się, że tam, w tych meczach raczej będzie ciężko o punkty. No właśnie, później po tej serii ważna wygrana w dole tabeli ze Stalową Wolą 3-0. Ona co prawda przyszła dopiero w samej końcówce, ale udało się strzelić pierwszą bramkę, otworzyć wynik spotkania i później przyszły kolejne bramki i w końcu chłopacy uwierzyli w siebie, tak? No można tak powiedzieć, rzeczywiście ten mecz jakiś taki był przełomowy, gdzie bym powiedział w ten sposób, że szkoda, że nie wyszedł tam mecz z Motorem. Z Motorem to jest, bym powiedział w ten sposób, zespół zagrał słaby mecz, chcieliśmy ten mecz wygrać i również, co jest takie charakterystyczne, mecz ze Stalową Wolą już, mimo tego, że też chcieliśmy wygrać, no to zagraliśmy inaczej, zagraliśmy właśnie więcej na własnej połowie, wyprowadzaliśmy szybkie też kontry i zdawaliśmy sobie sprawę, że ten mecz trzeba wygrać, ale poszukaliśmy innego sposobu, natomiast Motor, no zdecydowanie za bardzo się rozciągaliśmy, byliśmy za wolni i tutaj nas pokorzył zespół Motor.